Panie ministrze, bardzo dużo się mówi o tym, że budowanie zdrowia dzieci i młodzieży, tego zdrowia chociażby związanego z problemami otyłości, wymaga działań międzyresortowych, a nie silosowych. I jak pan to widzi, jakie to rodzi wyzwania? Tak, chociaż trzeba powiedzieć, że takie nowoczesne podejście do ochrony zdrowia w sensie tej międzyresortowości czy współpracy dotyczy nie tylko dzieci. To znaczy my widzimy tą potrzebę w każdej grupie wiekowej. Oczywiście jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, to siłą rzeczy jest to bardziej wyrażone, musi być bardziej wyrażone, ponieważ dzieci przebywają w pewnym określonym środowisku i większość tego czasu tam spędzają. I to środowisko musi być przyjazne zdrowotnie dla nich, a tego nie osiągniemy my jako poradnie, jako szpitale, jako pogotowie ratunkowe i tak dalej, jako system opieki zdrowotnej sam w sobie. Tutaj jest konieczna współpraca z Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Rodziny. I ta współpraca jest nawiązywana. Najlepszym przykładem jest program, program nowego przedmiotu w szkole, który wchodzi, konsultowany z nami, prowadzony przez Ministerstwo Edukacji. Będzie to przełom. I to będzie przełom taki w zdrowiu publicznym, w tym podejściu do człowieka nie jako do chorego, tylko jako do potencjalnie zdrowego człowieka, który jak najdłużej ma być zdrowy. I to musimy wyedukować. Tego w ogóle brakuje. My bardzo się skupialiśmy przez dekady na chorobach, na tym jak im też zapobiegać, ale jak je leczyć, jak postępować, jak rehabilitować. To jest bardzo ważne i to często też było zaniedbywane, ale bez tego elementu nie ruszymy. Efekty tej edukacji nie pojawią się od razu, bo trzeba przejść ten cykl, to jest rozpisane na lata. W jednym roku będzie edukacja na jeden temat, drugi wraz z kolejną klasą, kiedy będzie większa świadomość na przykład z zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym, pojawią się te problemy, będą one pokazywane, ale będą one pokazywane wcześniej. Czyli nie w wieku nastoletnim, już tam 16-17-latków, kiedy rzeczywiście ich dotyka dużo takich kryzysów psychicznych, tylko wcześniej, żeby pokazać im, że to też jest normalne, że pewne wątpliwości się pokazują, że pewne, że życie niesie ze sobą pewne stresy i jak należy walczyć z nimi, ewentualnie zapobiegać wystąpieniu. Także to jest ta współpraca, oczywiście Ministerstwo Rodziny również, ponieważ muszą być różne programy. Takie proste programy socjalne w postaci pieniędzy przekazywanych rodzicom, to są takie programy, które służą bardziej takim egzystencjalnym potrzebom, a nie są to programy, które na coś są nakierowane. My musimy troszeczkę nakierować na przykład na to, że uzależnienia są bardzo złe, że uzależnienia od palenia, tytoniu, nietytoniu, tego wszystkiego, co się pali, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od leków często, uzależnienia od smartfonów, uzależnienia od nowych technologii. To wszystko rzutuje na zdrowie dziecka i to również wykracza poza nasze normalne działanie Ministerstwa Zdrowia. My oczywiście pomagamy. My we współpracy z Ministerstwem Edukacji przenosimy szczepienia do szkół. Szczepienia przeciwko HPV, rusza program, więc to oczywiście odbywa się we współpracy z kuratoriami, z dyrektorami szkół, ze wszystkimi. Więc tej współpracy będzie bardzo dużo. Ona też już trochę się zaczęła wcześniej, nie można powiedzieć, na przykład opłata cukrowa, która musiała jakby wystąpić w zgodzie z innymi ministerstwami, rolnictwa, gospodarki i tak dalej, bo to są pewne czynniki ekonomiczne. Tak samo jak na przykład walka z uzależnieniami wymaga zgody Ministerstwa Finansów, ponieważ spodziewamy się spadku przychodów z akcyzy, jeżeli ograniczymy pewne zużycie. Więc to rzeczywiście wymaga zgody, wymaga zrozumienia i ta międzyresortowość nie to, że gwarantuje skuteczność, ale jest może gwarantuje większe prawdopodobieństwo skuteczności w ten sposób.